Szczęść Boże, witajcie. Ja nazywam się ksiądz Przemysław Śliwiński i zapraszam Was wraz z księdzem Marcinem Kowalskim do przygotowania się do niedzielnej liturgii Słowa. Trzecia niedziela Adwentu to jedna z dwóch niedziel w ciągu roku liturgicznego, kiedy używamy koloru różowego w liturgii. Nazywa się ona niedzielą Gaudete, to znaczy cieszcie się. Ja muszę przyznać, na początku mam z tą niedzielą kłopot, dlatego że ja nie potrafię odpowiedzieć na takie wezwanie, apel, cieszcie się. No, jakoś trudno mi przeżywać radość tylko dlatego, że ktoś każe się cieszyć. Troszkę mam taki problem na przykład za każdym razem, kiedy przeżywam Sylwester i Nowy Rok. To znaczy ta euforyczna radość wszystkich wokoło mnie kompletnie nie dotyka. Właśnie dlatego, że no, ja nie czuję żadnej radości akurat z tego powodu, że jest Sylwester. I no, przyznam szczerze, też nie za bardzo rozumiem tej radości wyrażonej w trzecią niedzielę Adwentu. A to mamy poważny problem, bo radość należy do serca dobrej nowiny i orędzia chrześcijańskiego. Przypomina mi się taka historia z Gandhim, który mówił, że wszystko przekonuje go do Ewangelii i do tych pięknych treści, które głosi Jezus, oprócz jednego. Kiedy patrzy na chrześcijan, to oni są smutni. Oni nie potrafią żyć tym wspaniałym słowem. Smutek, innymi słowy, jest chyba największym antyświadectwem, ale racja, że nikt nie każe nam się cieszyć na zawołanie. Więcej nawet, Pan Bóg daje nam dobre powody do tego, żeby się cieszyć. Nawet sobie nie uświadamiałem, ale wszystkie te niedziele bardzo mocno krążą wokół tematu tej Bożej miłości. To już jest trzecia z kolei, w której znowu pojawia nam się obraz Boga ukochanego, który przychodzi do nas w księdze proroka Izajasza. Ogromnie się wesele w Panu, mówi prorok. Moja dusza cieszy się w moim Bogu, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Jak oblubieńca, który składa zawód, jak oblubienicę. Znowu mamy obraz małżeństwa, znowu mamy obraz miłości, która przychodzi do swojej miłości. Mamy obraz pięknego zawoju i szaty i korony, którą wkłada się na głowy. Święto miłości, innymi słowy. I trudno się nie cieszyć, jak jesteś na weselu, no chyba, że jesteś zupełnie aspołeczną jednostką, albo nie kochasz ludzi, do których przyszedłeś, więc mamy Adwent, czas wesela. I trzeba się cieszyć. Natomiast właśnie chodzi mi o to. Po pierwsze, dlaczego cieszyć się w tę jedną niedzielę? Dlaczego ona jest ustanowiona do tego, żeby się cieszyć? Właśnie chodzi o to, że chrześcijanin to jest ktoś, kto jest, no, cieszy się przez całe swoje życie. Ale jest jeszcze druga sprawa, znaczy o wiele głębsza i o wiele bardziej egzystencjalna, dotycząca życia każdego z nas. To znaczy, czy ja mam rzeczywiście powody do radości i czy rzeczywiście ja się cieszę, czy moje życie przeżywam w kategorii zbliżającego się spotkania z Bogiem i rzeczywiście, czy to wywołuje we mnie radość? No właśnie, źródła radości. To wszyscy chyba filozofowie i pisarze od starożytności do dzisiaj pytają się o to, gdzie one biją. Gdzie ta radość życia bije, życie zrównoważone, życie w zgodzie z samym sobą, życie w zgodzie z naturą, mówili starożytni filozofowie, to jest to, co daje człowiekowi radość. No ale wiadomo, że często nas się wyprowadza z tej równowagi i różnego rodzaju problemy sprawiają, że ta radość nam się odbiera. A jednak chrześcijanie, Paweł jest mistrzem właśnie w tych bardzo praktycznych radach i wskazaniach dla chrześcijan, czy to w tym drugim naszym czytaniu, czy z listu do Tesaloniczan, czy w listach do Koryntian, on mówi, że mamy się cieszyć właśnie pośród przeciwności, że w życiu nie będzie takiego momentu, kiedy one ustaną, a więc realistyczne jest i tylko i wyłącznie radość pośród różnego rodzaju doświadczeń i przeciwności, no dlatego, że jej źródła chyba tkwią gdzieś głębiej, one nie tkwią w tym, co przeżywamy, w sensie w okolicznościach naszego życia, ale w jakiejś potężnej relacji, która ukrywa się i nadaje sens tym wszystkim naszym momentom życiowym. No właśnie, gdzie te źródło swojej radości, swojego wesela odkryła Maryja? Ciekawostką trzeciej niedzieli Adwentu jest to, że podczas psalmu responsoryjnego nie będziemy słuchać jednego z psalmów umieszczonych w Starym Testamencie, lecz to będzie fragment Nowego Testamentu, a dokładnie Ewangelii Świętego Łukasza, a dokładnie Kantyku Maryi,
pieśni Maryi, którą wyśpiewała w domu Elżbiety po spotkaniu ze swoją krewną. Dwie brzemienne kobiety oraz spotkaniu dwóch nienarodzonych jeszcze dzieci. Jedno z nich to Jezus Chrystus, drugie z nich to Jan Chrzciciel. Dla Maryi zaczął się przecież bardzo trudny, dramatyczny czas, a jednak odnalazła radość. O niej będzie dużo w czwartą niedzielę, więc może sobie ją zachowamy jako taki kąsek na czwartą niedzielę Adwentu, chociaż radość Maryi to jest także rzeczywiście może przejmująca cecha tej niedzieli, niedzieli radości. Radość właśnie pośród przeciwności, słuchaj, to jest zupełnie jak mówi święty Paweł, albo autentyczna radość chrześcijańska, albo właśnie bije w środku naszych życiowych doświadczeń i przeciwności, albo ona nie jest autentycznie chrześcijańska. Maryja poszła do Elżbiety z Bożego nakazu, powodowana Bożym Słowem. Maryja widzi, jak Słowo Boże i jego plan zbawienia realizuje się w jej życiu, jak wyciąga ją na poziomy i wyprowadza na wody, na które ona sama by nie wypłynęła, więc to na pewno jest powód do radości. Widzieć, że Bóg jest obecny w moim życiu, że działa, że kieruje tym życiem tak, że nawet mnie nie wydawało się, że te rzeczy mogą się wydarzyć. To przepiękne. Przy okazji Maryja, jak właśnie usłyszymy w czwartą niedzielę, pozostaje całkiem sobą, całkiem człowiekiem. To nie jest jakaś radość, nie wiem, herosa, człowieka nieziemskiego. Ona jest bardzo ziemska, bardzo zakorzeniona w tej biedzie Nazaretu i we wszelkiego rodzaju okolicznościach, które przeżywa Maryja. I właśnie Paweł powiedziałby, że to jest ta autentyczna radość chrześcijanina. Tego, że widzisz Boga, że widzisz Jego działanie w swoim życiu, że widzisz Jego plan dla siebie. I to Cię tak cieszy. To zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę przy Ewangelii. W zeszłym tygodniu, w drugą niedzielę Adwentu, słyszeliśmy początek Ewangelii świętego Marka. Teraz zaś słyszymy właściwie początek Ewangelii świętego Jana. I to jest charakterystyczne, że Ewangelia świętego Jana rozpoczyna się przepięknym poematem o słowie, o logosie. Na początku było słowo. W ten sposób Jan wprowadza od razu, jakby na scenę historii wprowadza odwiecznego Boga. Natomiast w tym wszystkim niesamowicie ciekawe dla mnie jest to, że obok tak bardzo uroczyście wprowadzonego Jezusa, święty Jan Ewangelista wprowadza swojego imiennika, świętego Jana Chrzciciela, podkreślając w ten sposób, jak wielką rolę święty Jan Chrzciciel ma do odegrania w historii zbawienia. No właśnie. Nie wiem, czy to nie jakiś nepotyzm. Janowie się popierają tutaj w tej Ewangelii wyraźnie, ale tak poważnie rzecz ujmując, rzeczywiście to jest niezwykłe. Jan wskakuje nam trochę jak Piłat do credo, do hymnu o Logosie, co oznacza, że to jest szalenie ważna postać dla historii zbawienia. Jego się nawet wprowadza taką ciekawą formułą egeneto anthropos. Stał się człowiek, wydarzył się człowiek, objawił się człowiek, Jan mu było na imię. To jest formuła, której się używa w Septuagincie, czy w Starym Testamencie Greckim dla opisania objawienia się Bożego. Ten człowiek ma do odegrania szalenie ważną rolę. Jest wspaniały rzeczywiście w tej Bożej historii zbawienia, chociaż sam powie, że jest tylko właśnie przyjacielem oblubieńca. On tu nie przyszedł, bo ma prawo do Izraela. On tylko zapowiada Jezusa. To jest taki człowiek z wielkim palcem. Jeśli widzieliście, albo może pamiętacie, to malowidło Matiasa Grunewalda z potwornie wykrzywionym Chrystusem, takim właśnie cierpiącym na krzyżu. Obok jest Jan, ubrany w te swoje skóry, z takim strasznie wielkim paluchem, dużym palcem, którym pokazuje na niego. Ta wielkość Jana polega właśnie na tym, że on jest drogowskazem, że pokazuje na Jezusa. I chyba to jest też radość Jana, tak bym tutaj powiedział, że jest właśnie tym, który pokazuje, jest w tym świecie Bóg, jest w tym świecie Mesjasz, jest tu mój Zbawiciel, blisko mnie.
Może rozwinę to jeszcze i powiem, zaryzykuję. Ja nie jestem Mesjaszem, zresztą Jan to mówi, on to wyznaje, nie zaprzeczył, ale wyznał, mówi Jan Ewangelista tutaj o tym jego wyznaniu. Ja jestem tylko drugi, jestem drugi po Mesjaszu, nie jestem Bogiem, nie jestem Zbawicielem, patrzcie, to On. Radość, dobrze mi z tym. Radość w pokorze i radość w prawdzie. Innymi słowy, w trzecią niedzielę Adwentu napotykamy bohaterów biblijnych, którzy odnajdują źródło swojej radości. Niedziela Gaudete, niedziela cieszcie się, która wzywa nas do tego, byśmy nie cieszyli się na zawołanie, nie cieszyli się dlatego, że tak trzeba, nie cieszyli się zewnętrznie, ale przede wszystkim odnaleźli w sobie, a może przede wszystkim w Bogu, źródło prawdziwej radości.